Cześć, jak się macie? Gamescom 2010 trwa sobie w najlepsze. My teraz zaraz sobie zagramy w Fable 3, a jest tutaj z nami Mike, który jest level designerem. Hello Mike, what are we gonna see in that particular fragment? So what you're gonna see part of the core story from about halfway in the game, where you're gonna be following a character called Ben Finn, who's one of your allies on your quest to overthrow King Logan. And you're gonna see lots of combat with you and Ben. You're gonna see the combat system, so melee, ranged, the new spell system with spell gauntlets. Yeah, and it's gonna be great. Hopefully. No to przechodzimy do materiału. Zobaczcie sami. Bawiąc się w stylu Fable, przyzwijmy sobie naszego pieska. Możemy się pobawić z pieskiem. Będę dla niego miły, oczywiście. Tak jest. Punkciki, jak w Simsach, lecą. No i idziemy. Widzimy przed bohaterem tę taką magiczną ścieżkę, która została wprowadzona w Fable 2 zamiast minimapy, która wskazuje nam drogę. Stop! Only royal guard allowed. Oh, I know, but can I just say, wow, you look so stylish, you know, with the helmets and everything. And me and my friend were wondering if we could join you. Bardzo fajne głosy są. Przed chwilą grałem w fragment, gdzie pojawił się Jasper, czyli lokaj głównego bohatera, któremu głos podkłada John Cleese. If we could just get inside. Bardzo klimatyczne. Zresztą ogólnie zobaczyłem sam początek rozgrywki. See? Even their vocabulary is stylish. Okej, okay, czyli walka. Mamy tutaj pistolet pod Y-kiem. Pod X-em miecz. A, dobra. Blokujemy... Tak, bo tutaj Peter Molyneux mówił o uproszczeniu walki w stosunku do Fable 2. To już widzę, czym to się między innymi objawia. Mianowicie blok i... Cios to jest ten sam przycisk, tylko że po prostu kiedy przytrzymujemy cios i ładujemy taki mocniejszy cios specjalny, to w tym samym czasie blokujemy, więc no jest to jakieś ułatwienie. Jeśli dla kogoś Fable 2 był za trudny, no to wreszcie będzie mógł sobie pograć. Dobra, spróbujmy pistoletów. Nie wiem jak tutaj... Ogólnie jakaś taka dziwna animacja w tej grze jest. Nie wiem czy to będzie... Często to dzisiaj powtarzam, ale nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Tak jakby poszczególne klatki się tak jakoś dziwnie przenikały. Taki bardzo dziwny, nietypowy efekt. Nie wiem, czy to jest celowe, czy kwestia jakiegoś niedopracowania. Pistolet coś nie daje rady zdecydowanie. Wow, co ja zrobiłem? Nawet nie wiem, jak to zrobiłem. Kiedy przytrzymam X-a, no to wykonam taki mocniejszy cios. W wybranych przypadkach zakończy się to powtórką w bullet time'ie. No i jeszcze pod B mamy ataki magiczne. Znowu wykonałem ten cios specjalny. Nie mam pojęcia jak to robię, ale jest nieźle. Bohaterka skręca udami kark przeciwnika. Ciekawe, czy męski bohater też tak robi. O, okazuje się, że kiedy przytrzymam LT, to mogę wejść w taki tryb celowania. Ten się blokuje, ale tutaj jest wybuchająca beczka. Polecam, wybuchająca beczka. Dużo tych wybuchających beczek tutaj jest. Animacja trochę charknęła nam tutaj. Teraz uwaga, nacisnąłem przycisk start i wszedłem niniejszym do menu. Tutaj autorzy tym się bardzo chwalą, że menu Fable 3 nie jest takim interfejsem tradycyjnie pojmowanym, tylko jest interaktywnym pomieszczeniem, do którego się przenosimy, kiedy wciśniemy przycisk start. No ale jak widzicie, już chodzenie po mapie świata jest interfejsem tradycyjnym, więc troszkę się tutaj koncepcja chyba rozjechała, ale no jest to, co zapowiadali. To jest właśnie Jasper. How may I be of assistance? Głos Johna Cleese'a. Dobra, no nie będziemy tracić czas na menu.
To tak jakbym wam pokazywał w ogóle menu z jakiejś gry. Tak jest. Możemy troszkę sobie poczarować. Teraz znalazłem... Znalazłem tatuaż i mogę wybrać, czy go chcę wziąć ze sobą, czy wysłać do mojej przebieralni, garderoby. Więc no, chyba to jest, ten wybór jest tylko kwestią tego, czy pojawi się on w ekwipunku przy nas, czy trafi jakoś do naszej siedziby, nie wiem. Może trochę strzelam w tym momencie, ale może mam rację. Okej. Okay. Dobra, to jest mój. Ładne lokacje, jak widać Albion poszedł do przodu, tak jak zapowiadano, jest to już taka epoka parowa, jest broń palna, są maszyny, najprawdopodobniej pojawią się też jakieś proste pojazdy steampunkowe, nie wiadomo, ale można sobie spekulować. No i cóż, no... Fable jest ogólnie grą taką bardzo niejednoznaczną, bo z jednej strony jest to action RPG, a z drugiej jest to filozoficzne dzieło z złotymi zgłoskami zapisane w dorobku kulturowym ludzkości, albo przynajmniej tak próbuje nam Peter Molyneux wmawiać, więc oczywiście można się spodziewać tutaj bardzo dużo rzeczy wykraczających poza taki tradycyjny gameplay, jaki ja wam teraz pokazuję, no ale to jest już czas... To jest już materiał na inny materiał tak naprawdę, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. To był kawałek walki z Fable 3 na Gamescomie 2010. Na razie.